Jak zainwestować 100 zł? Czy inwestowanie małych kwot w ogóle ma sens? I czy w czasach rosnącej inflacji może to przynieść nam wymierne korzyści? W dzisiejszym wideo pokażę Wam aż 5 niesamowitych sposobów na zainwestowanie 100 zł. Jeżeli więc chcesz pomnażać swoje pieniądze, interesujesz się zarabianiem, inwestowaniem lub oszczędzaniem, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was serdecznie do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. 100 zł w dzisiejszych czasach to kwota, która nie przyprawia nas o zawrót głowy. Wysoka inflacja, wzrost cen dóbr i usług sprawiają, że 100 zł może odłożyć praktycznie każdy. Wiele osób podchodzi jednak do tego tematu dość lekceważąco i stwierdza, że skoro za 100 zł można pozwolić sobie na tak niewiele, to po co w ogóle taką kwotę inwestować? To wideo ma na celu wyprowadzenie Was z tego błędnego przekonania i pokazanie tego, że inwestować można każdą, nawet najmniejszą kwotę. Bez zbędnego już przedłużania, zaczynamy! Pierwszym pomysłem na to, jak zainwestować 100 zł, jest kupienie towaru tanio i sprzedanie go drożej. Za 100 zł nie kupicie wiele, ale żeby pokazać Wam, że każda inwestycja ma sens, opowiem Wam teraz historię. Mój znajomy, który regularnie biega, zdziera buty do biegania w zastraszającym tempie. Buty biegowe są dość drogie i nowa para to wydatek 300, często 600 zł. Mój kumpel, nazwijmy go umownie Wiesiu, wpadł więc na pomysł, aby kupić sobie buty używane. Biegacze mają to do siebie, że strasznie ciężko dobrać im buty i często okazuje się, że po jednym treningu stwierdzają, że buty się nie nadają. Wystawiają wtedy takie buty na OLX czy też Vinteda i sprzedają je za grosze. Wiesiu poszedł więc tym tropem i zaczął przeglądać sieć. Oczywiście znalazł szybko buty praktycznie nowe po cenie, za którą w życiu nie miałby tych butów, kupując je w sklepie. Pomyślał jednak, że jest to pomysł na dodatkowy zarobek w sieci. Zaczął więc wyszukiwać inne rozmiary butów do biegania i kupować te, które były bardzo tanie i zadbane. Następnie robił ładne zdjęcia, opisywał pięknie aukcje i odsprzedawał dalej po cenie znacznie wyższej. Wy możecie zrobić tak samo. Za 100 zł możecie kupić zarówno używane buty, ciuchy, zabawki, gry czy nawet części samochodowe i odsprzedawać je z zyskiem. Jeżeli macie nosa, możecie zarabiać nawet 100% na swojej inwestycji, o ile znacie się na danym rynku i widzicie okazję, którą warto kupić. Ludzie sprzedają naprawdę przeróżne rzeczy i często chcą się ich jedynie pozbyć. Warto więc mieć oczy i uszy szeroko otwarte, ponieważ okazja jest na wyciągnięcie ręki. Drugim pomysłem na to, w co zainwestować 100 zł, jest inwestycja we własną stronę internetową. Jedna z najlepszych inwestycji, jaką kiedykolwiek podjąłem. Od tego praktycznie rozpoczęła się moja przygoda z zarabianiem w internecie i z całego serca polecam Wam założenie sobie własnej strony internetowej. I wcale nie musi być to coś dużego. Możecie stworzyć sobie portfolio lub stronę wizytówkę Waszej osoby. Taka strona dodana do Waszego CV daje Wam znaczącą przewagę nad konkurentami i pokazuje pracodawcy, że potraficie wyróżnić się z tłumu. Oprócz oczywiście strony wizytówki możecie założyć sobie blog i zarabiać na treściach na nim pisanych lub stronę promującą określony produkt po to, aby go reklamować i zarabiać dzięki afiliacji. Możecie również kupić sobie stronę internetową po to, aby nauczyć się, jak takie strony tworzyć, po to, aby następnie zarabiać na ich tworzeniu i odsprzedaży innym osobom. Własna strona www daje nam naprawdę bardzo dużo opcji zarabiania pieniędzy, a jej koszt zakupu zamyka się spokojnie w naszych umownych 100 zł. Oczywiście, jeżeli nie potraficie stworzyć własnej strony, musicie zapłacić komuś za jej stworzenie. Ale gdy zaczniecie odkładać 100 zł na miesiąc, to już po kilku miesiącach będzie Was stać na tego typu wydatek, który przecież jest jednorazowy. Polecam Wam więc gorąco założenie własnej strony www, zwłaszcza jeżeli interesuje Was tematyka zarabiania pieniędzy w internecie.
Trzecim pomysłem na to, w co zainwestować 100 zł, jest inwestycja w kryptowaluty. Rynek ten jest niesamowicie rozwojowy i ci, którzy się go nauczą poprzez inwestowanie nawet tych małych kwot rzędu 100 zł, wyjdą na tym bardzo dobrze. Polecam Wam więc taktykę, w której co miesiąc wpłacacie sobie 100 zł na przykład giełdę Binance, która jest największą giełdą kryptowalut na świecie, i link do darmowej rejestracji na tej giełdzie znajdziecie pod tym wideo, a następnie, kiedy wpłacicie swoje środki, możecie kupić sobie za nie chociażby stablecoiny, takie jak USDT, które są odpowiednikiem dolara amerykańskiego, i na przykład założycie sobie lokatę, która jest oprocentowana na 9% w skali roku. Tak możecie akumulować sobie swoje środki i czekać na odpowiedni moment, w którym to kupicie sobie na przykład Bitcoina czy Ethereum, które zaliczą spadki. Oczywiście tutaj trzeba sobie powiedzieć jasno, że jeżeli chcecie inwestować w kryptowaluty, to warto cały czas się edukować i zdobywać wiedzę na temat tej nowej gałęzi, która jest niezwykle dynamiczna. W dobie internetu jest to jednak bardzo proste i wystarczą jedynie chęci i trochę wolnego czasu, aby nauczyć się, jak inwestować dzięki takim kanałom jak chociażby Fil Konieczny czy Jarząbek. Czwartym pomysłem na to, w co zainwestować 100 zł, aby je pomnożyć, jest inwestycja w wiedzę. Och, gdybyście tylko wiedzieli, jak bardzo jest lekceważony ten podpunkt i ile może przynieść Wam wartości. Inwestycja w wiedzę, jak coś zrobić lub jak inni czegoś dokonali, nabywanie nowych umiejętności, ciągłe doskonalenie swojego warsztatu i poszerzanie swoich horyzontów. Gdybyście poczytali sobie bibliografię milionerów, od razu zobaczylibyście, ile pieniędzy przeznaczali oni na inwestowanie w wiedzę. Zdobywanie nowych umiejętności może przynieść Wam niebotyczne zyski, które mogą odmienić Wasze życie. Dla przykładu, ja po przeczytaniu, a raczej przesłuchaniu książki Andrzeja Moszczyńskiego Sukcesy Samouków, Królowie Wielkiego Biznesu, którą w tym miejscu ekstremalnie Wam polecam, potrafiłem zwiększyć swoje zarobki o kilkaset procent jedynie w 30 dni. Pokażcie mi inwestycję, która daje takie zwroty w tak krótkim czasie. Wydatek kilkudziesięciu złotych na książkę, która zmieniła moje myślenie i perspektywę, z jakiej patrzę na świat, potrafiła przynieść takie zwroty. A to tylko jedna książka. A są przecież inne pozycje. Kursy online, szkolenia, webinary, spotkania, kongresy i wiele, wiele innych. I nie chodzi tutaj jedynie o zarabianie pieniędzy. Nasza kondycja, zdrowie fizyczne czy psychiczne, relacje, szczęśliwe i spełnione życie zawodowe, wszystko to możecie osiągnąć, wyciągając rękę po największy skarb, jakim jest wiedza. Na zdobycie wiedzy nigdy, nigdy nie żałujcie sobie pieniędzy. Odmówcie sobie kebaba, odmówcie sobie bilet do kina na kolejną beznadziejną komedię romantyczną, a nie żałujcie sobie pieniędzy na zdobywanie wiedzy, bo wcześniej czy później to zaprocentuje. Uwierzcie mi na słowo. Piątym pomysłem na zainwestowanie 100 zł jest inwestycja w sprzęt. I opowiem Wam teraz kolejną historię. Mój dziadek, kiedy poszedł pierwszy raz do pracy, będąc jeszcze nastolatkiem, zaczął kopać rowy. Pracował on na tak zwany akord, co oznaczało, że im więcej przekopie, tym więcej zarobi. Kiedy zaczął pracę, szybko okazało się, że łopata, którą pracuje, nie spełnia swoich funkcji. Praca szła powoli, a zarobek był marny. Dziadek zauważył jednak, że inni doświadczeni pracownicy nie pracują łopatami, które dał im pracodawca, ale kupili sobie specjalne łopaty do przekopów. Za pierwszą wypłatę dziadek sprawił sobie właśnie taki sprzęt i od tej pory zaczął pracować efektywnie, mniej się męczył i zarabiał znacznie, znacznie więcej. I teraz, jeżeli kupicie sobie łopatę do śniegu, możecie odśnieżać podjazdy na waszej ulicy. Jeżeli kupicie sobie kosiarkę, możecie kosić trawę sąsiadom. Jeżeli kupicie sobie odkurzacz piorący, możecie czyścić dywany czy też tapicerki samochodów lub wypożyczać go za pieniądze. Jednak kiedy nie posiadacie właściwego sprzętu, nie możecie zarabiać. Dlatego też inwestycja w sprzęt jest kolejnym znakomitym pomysłem na pomnożenie naszych pieniędzy wielokrotnie. Sprzętów, które są potrzebne do wykonywania określonych prac, jest naprawdę multum i tutaj ogranicza Was jedynie Wasza kreatywność. Rozejrzyjcie się więc dookoła. Zacznijcie słuchać, na co ludzie narzekają, czego potrzebują, i zastanówcie się, jak Wy możecie to wykorzystać. Następnie akumulujcie Wasz kapitał do momentu, kiedy będzie Was stać na rzecz, która przyniesie Wam pieniądze. Jak widzicie, istnieje naprawdę wiele pomysłów na to, aby zainwestować 100 zł, pomimo że wydawać by się mogło, że ta kwota nie jest czymś wielkim.
Okazuje się jednak, że wystarczy nieco pomysłowości, aby pomnożyć wielokrotnie tą kwotę. Mam nadzieję, że to wideo zainspirowało Was do działania. Jeżeli tak się stało, podeślijcie ten materiał swoim znajomym, dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz z dobrym słowem. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.